Cześć, witam Cię. Dzisiaj byłem we Wrocławiu. Piękna pogoda ogólnie rzecz biorąc, ale bardzo pozytywnie mnie Wrocław zaskoczył, bo wyjątkowo, pomimo bardzo dużego ruchu, ja nie stałem w żadnych korkach. Także praktycznie przez centrum miasta przejechałem, przez stalutki Wrocław, bardzo płynnie, sprawnie. Nie wiem, czy coś się polepszyło, czy taki zbieg okoliczności, że ja trafiłem akurat na taką sytuację, nie mam pojęcia, nie wiem, tego nie wiem, to by musiał się ktoś pewnie z Wrocławia wypowiedzieć, ale ja jako człowiek z zewnątrz, raz na jakiś czas jeżdżący do Wrocławia, no to dzisiaj wyjątkowo to zwróciłem na to uwagę, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, a propos dojazdu na lotnisko, powiem coś, co może kogoś może w przyszłości uratować. No, mieszkam w Nowej Soli i podobna jest odległość, w zasadzie bym powiedział praktycznie taka sama, na lotnisko w Poznaniu albo we Wrocławiu, około 120 parę kilometrów, mówię drogą krajową, zwykłą, taką standardową. Nie polecam dojazdu na lotniska nigdy drogami szybkiego ruchu i autostradami. Dlaczego? Dlatego, że to są drogi zamknięte, to są drogi, z których nie mamy żadnych możliwości ucieczki i jeżeli nie daj Boże coś się stanie, a często się dzieje, no nie oszukujmy się, wypadki, kolizje, różne historie się dzieją często w najmniej oczekiwanych momentach, może się okazać, że skończy się to tragedią, czyli no nie zdążymy na odprawę. Ja wiem, że każdy sobie daje jakąś tam górkę, ale jeżeli zakładam czysto teoretycznie, że ta górka nie jest aż tak duża, jaki może być duży korek, bo 2 godziny stania w korku, przesuwania się co parę metrów, nie jest niczym szczególnym. Takie rzeczy się w Polsce dzieją, ja bardzo często na coś takiego najeżdżam, także to jest klasyka gatunku i pomimo, że sobie założymy jakiś tam czas dojazdu dosyć z zapasem, to nam może to kompletnie nic nie dać i niestety przejdzie nam obok nosa, nie wiem, wyjazd do rodziny, czy nie daj Boże jakaś wycieczka opłacona, która kosztuje no już dzisiaj rzędu 1500 zwyż, tak? Jedziemy sami 1500 w parę osób, to może się okazać, że to się może do tego stopnia tragicznie skończyć, że straty mogą być parę tysięcy, a znam osobiście taki przypadek, że tak się skończyło. Także nie polecam. Mało tego, i do Wrocławia, i do Poznania mamy praktycznie identyczną sytuację, jeżeli chodzi o sprawy dojazdu, bo dojeżdżając z Wrocławia drogą S3, później wpinając się w autostradę A4 i wracając A8 do lotniska, jest to około 170 km, 165-7, no przybliżenie podaję, tak? Jest to około 40-50 km więcej jak standardową drogą krajową. Wcale nie nadrobiamy, że tak powiem, czasowo, dlatego że tam przejeżdżamy większą odległość tymi drogami, ale jest też jakby większa odległość co do drogi krajowej. Ja polecam zdecydowanie drogę krajową, jest spokojniejsza droga, powolutku, spokojnie sobie jedziemy swoim rytmem, 100 parę na godzinę, dojeżdżamy praktycznie w tym samym czasie, a jesteśmy w 100%, no w 100 nigdy, ale jesteśmy bezpieczni pod tym względem, że jak coś się dzieje na drodze właśnie tego typu dwupasmowej, to tam nie mamy żadnej ucieczki, nikt nas nie wypuści, nikt nie otworzy dla nas barierki, nikt nie pozwoli nam się cofnąć, nie pozwoli nam się przebić na następny zjazd, po prostu jest to niemożliwe. Wielokrotnie pewnie ktoś z Was uczestniczył w takim korku i nie ma możliwości, żeby stamtąd wyjechać, bo my mamy akurat samolot i mamy o określonej godzinie odprawę, nikogo to nie interesuje, a jest identyczna sytuacja dotycząca Wrocławia, objazd, tak jak powiedziałem, tymi ulicami i Poznania, bo jedziemy S3, po czym wpinamy się w autostradę A4, też nadrabiamy około 40-50 km, a droga do Poznania również bardzo fajna. Tutaj możemy nawet sprawnie ominąć Wolsztyn, po czym w Grodzisku odbijamy na bok Opalenica, Bóg i wjeżdżamy praktycznie rzecz biorąc dosłownie pod lotnisko, bo obok Przezimierowa dwupasmówką wjeżdżamy dosłownie ze strony Poznania, tej, z której jest Ławica, tak? Także tutaj w obydwu przypadkach i Wrocławia i Poznania polecam, jeszcze raz polecam, bynajmniej z punktu widzenia nowosolanina bądź kogoś, kto mieszka, w ogóle to nie dotyczy tylko Nowej Soli, bo przecież są ludzie, którzy mieszkają w jakiejś tam odległości od lotniska i chcą się pakować drogami szybkiego ruchu, nie polecam, bo może się to skończyć dosłownie stratami, tak, bo tragedią może nie, no bo sam korek nie jest tragedią, bo tylko i wyłącznie przeczekamy, ale straty. Następna sprawa,
z takiej, no teraz ku przestrodze kolejnej, bo w sumie to jest takie, można powiedzieć, jakaś tam przestroga dla kogoś, kto jedzie na lotnisko, ale następna, a propos autostrady akurat państwowej, ja teraz powiem, bo to ma rację bytu na państwowej autostradzie obsługiwanej przez państwo, jaką jest autostrada, bynajmniej ten odcinek, o może tak, z Wrocławia do Katowic, dokładnie do Gliwic, A4, czyli nie ma już bramek, nie istnieją bramki. Musimy się przygotować wcześniej do podróży, koniecznie ściągnąć sobie aplikację na telefon, dlatego że opłatę autostradową na tym odcinku, na którym ona wcześniej była stosowana, pobiera nam z nadpłaconych pieniędzy na aplikacji. Nie ma już możliwości pobrania biletu i zapłacenia w okienku. Jak tego nie zrobimy, praktycznie ja jestem 100% pewny, że zostaniemy ukarani mandatem niemały, bo kamery są, rejestrują, kto wjeżdża, to wyjeżdża i na pewno oni to sprawdzają, nie wierzę, że to jest lekceważone. Musimy sobie aplikację założyć wcześniej. Uczulam na to, dlatego że później, jak już stoimy przed bramkami i widzimy ten napis, że tu jest potrzebny eton, no to jesteśmy trochę w kropce, tak? Jest jakaś panika, na bok trzeba zjeżdżać, cudować, absolutnie nie polecam. Mało tego, co jest jeszcze bardzo istotne, aplikacja pozwala na dodanie praktycznie nieograniczonej liczby pojazdów. Czysto teoretycznie powiedzmy, że poruszamy się w swoim życiu 5, 7, 10 samochodami, różne są sytuacje, tak? Czy nawet 2, to kolejny samochód możemy do aplikacji dodać tym tylko i wyłącznie z punktu z komputera stacjonarnego. Nie możemy tego zrobić z marszu w aplikacji. Nie ma w aplikacji takiej funkcji. W aplikacji możemy tylko i wyłącznie wybrać, jakim samochodem my jedziemy. Już możemy kliknąć dany numer rejestracyjny, który jest przypasowany do samochodu i rozpoczynamy podróż. Jest kliknięcie start, rozpocznij przejazd i jedziemy. Dotyczy to oczywiście samochodów osobowych, to nie jest, nie mówię tutaj o ciężarówkach. Ciężarówki też mają taką opcję i nie tylko ciężarówki, dlatego że wszystko to, co powyżej 3,5 tony, nie tylko na autostradzie, ale również na drogach krajowych i wielu, wielu innych, już jest pobierana opłata. Także my musimy się przygotować wcześniej również, jak jedziemy samochodem, gdzie na przykład chcemy ciągnąć przyczepę, lawetę. I nie ma tu żadnego znaczenia, że my przyczepę zaczepimy pustą i jedziemy na pusto, na przykład po samochód. Kompletnie nie ma to znaczenia. Liczy się DMC pojazdu. DMC to jest dopuszczalna masa całkowita. To, co mamy w dowodzie, w samochodzie mamy DMC rubrykę, czytamy, i w przyczepie mamy DMC. Jeżeli te dwa pojazdy, łączna ich DMC ma powyżej 3,5 tony, to w aplikacji Etol wciskamy już taki przejazd z masą przekraczającą dopuszczalną, czyli przekraczającą 3,5 tony. I również te opłaty są zdecydowanie inne. One wynikają głównie z emisji spalin, jakie nasz samochód generuje i są tam w zależności, mówię, od tych norm spalinowych, większe lub mniejsze. To jest takie coś. Także polecam i uczulam, jeżeli gdziekolwiek się wybieramy, gdzie będziemy jechać autostradą, osobowym samochodem, gdzie będziemy jechać autostradą obsługiwaną przez państwo, czyli A4 głównie, bo tutaj, no czy nie tylko głównie, ale te odcinki płatne to tutaj szczególnie pomiędzy Wrocławiem a Katowicami A4, no bo ubolewać trochę trzeba, że mamy w Polsce, no niestety, no takie były może czasy, nie mnie to oceniać, ale faktycznie, że irytujący są ci prywatni operatorzy, a wręcz z prywatnym właścicielem, bo autostrada A2 w dużej mierze, bo nie cała, ale w dużej mierze jest to prywatna autostrada, te opłaty nie są małe na tej autostradzie, także ten dojazd nawet na lotnisko, mówię, do Poznania to tym bardziej, no dobrze, ktoś powie bezpiecznie, jedziemy, nie ma zwierzyny, jakby cały czas nie zmieniamy biegu, tego. Tak, to są plusy, bez wątpienia, bo samochód w jakimś sensie mniej pali, jest to bezpieczeństwo zagwarantowane, ale kilometry, odległość bądź ewentualnie to, że się coś może stać, plus jeszcze na tym odcinku drogi do lotniska, do Poznania wchodzi nam w rachubę opłata, zdaje się tam 30 coś złotych na tym odcinku pomiędzy Świebodzinem a Poznaniem, także to nie są małe koszty, ale i mówię, kompletny bezsens, jedziemy zwykłą drogą. Nawet jeżeli na co dzień tego nie robimy, to w tym konkretnym przypadku na lotnisko polecam to zrobić, bo możemy naprawdę słono za to zapłacić, jeżeli będzie jakiś korek, które są często, ja jeżdżę bardzo dużo samochodem i tak jest, no takie są nie tylko w Polsce, bo tutaj nie ma co narzekać na Polskę, bo tak identycznie tak samo się dzieje w Europie Zachodniej, jak coś się dzieje, jak jest korek, jak jest wypadek, natychmiast tworzą się korki, idzie to naprawdę bardzo różnie, potrafią samochody stać godzinami,
To nie jest coś nienormalnego i rzadkiego, dlatego uczulam na to przy dojeździe na lotnisko, żeby wybrać sobie drogę alternatywną, zwykłą, krajową, gdzie bez problemu możemy jakąś wioską objechać, nawet jak się nam coś dzieje, i ze spokojem zdążymy na nasz samolot. To tyle na tą chwilę. Ja myślę, że dzień dopiero się rozpoczął, bynajmniej jak dla mnie. Jeszcze cały dzień przede mną. Kto wie, czy jeszcze nie będzie jakiejś okazji, żeby nagrać czegoś. Może to zainteresuje jedną albo dwie osoby. To już jest dla mnie fajne. Także może będzie okazja, to jeszcze się odezwę. Także żegnam się, ale jednocześnie mówię do zobaczenia. Pa, pa!